Nazywam się Edyta Szygołowicz, jestem uczennicą 3A klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Białymstoku. Wzięłam udział w konkursu z racji na to, że chcę rozwijać się w sferze zarządzania, więc ten konkurs bardzo mi pasował pod tym względem. Mój program skojarzył właśnie, że wiele z nas nie wie, czym chce się zajmować w przyszłości, dlatego moja oferta ma pomóc takim osobom, żeby znaleźć swoją drogę rozwojową. Także ta aplikacja ma być przeznaczona dla ludzi z różnych pokoleń, ale nawet osoby starsze będą mogły z niej korzystać. Więc mój plan polegał na tym, że użytkownik wchodząc do aplikacji dostaje taką ankietę, którą wypełnia. Z racji tego ma już taką spersonalizowaną ofertę. Będą uczestniczyć w tej aplikacji gry, które będą miały na przykład polegać na dopasowaniu poprawnych sformułowań. Naukę przez mniejszą ilość, ale codzienną. Na pewno wzorowałam się też na swoich doświadczeniu, że czego mi brakowało, gdy ja chciałam się nauczyć języka. Także wiele z moich znajomych interesuje się nauką języków, więc bazowałam się także na ich potrzebach i także na rozrywce, bo tak się lepiej przyswaja edukację. Przeznaczony milion przeznaczyłam na stworzenie aplikacji, ujmując użytkowników jako potencjalnych pracowników, kształcąc ich w języku angielskim, a także w interesujących ich dziedzinach, które mają się potem przełożyć na ich przyszły zawód.